Witam się bezki z tej strony, Trehol, w kolejnym odcinku z Harzowania 4 na modyfikacji Age of Empires jako Polska. Tak kontynuujemy naszą piękną przygodę w tym jakże pięknym modzie. I tak naprawdę w sumie próbujemy się przygotować w sumie na wojnę. No tak naprawdę nie wiem co oczekiwać. Uważam, że to, co jest nieuniknione, to jest na pewno wojna z Niemcami. Ale kiedy do tego dojdzie, to nie wiem. Teraz tak, zrobiłem sobie przerwę, żeby odkasłać i teraz jak tylko zacząłem, kiedy już się lepiej poczułem, znowu chce mi się kasłać. Nie wiem dlaczego, ale mnie tak wzięło. Jakby coś mnie, właśnie coś tak stanęło mi w płucach i musiałem tego odkasłać, ale nie mogę za bardzo. Czuję to w swoim gardle, że trochę słabo, że tak powiem, wtedy mam z wypowiadaniem się. Ale dobrze, dobrze, uda się nam to. Wiedząc o tym, że jak wygląda teraz te decyzje, tak naprawdę one są mało potrzebne nam w życiu. O, ciekawe. To postanowiłem, że tak będziemy omijać te rzeczy, ponieważ tak naprawdę nie są nam za bardzo potrzebne. O, widzę, że ta economics, bo też one dużo kosztują, a w sumie potrzebujemy najpierw nieco wydać na ministrów naszą siłę polityczną, więc poczekamy chwilę. I tak będziemy dostać bardzo dużo minusów. Tak jak patrzę, i nam się odbije. Tutaj nie. Tutaj też odbijemy sobie, tutaj też. Realnie w pewnym momencie będziemy chyba musieli sobie po prostu brać te fokusy, które będą nam dawać siłę polityczną, bo inaczej nie będzie się do. Dobra, co tutaj daje? Master of Puppets Decisions. Nie wiem co to znaczy. Okej. Okay. Funding Research Complexes Decision. Myślałem, że tutaj decyzje oni zrobili tak, żeby one były tak dla wszystkich. Właśnie zauważyłem, że ten mod robi coś takie, żeby chociaż państwo mają tam swoje możliwości, te własne ścieżki, to i tak koniec końców oni jednak robią coś takiego, że w stylu, że później są rzeczy, które tak naprawdę dają to, co podstawowe drzewka powinny dawać. Tak mi się wydaje. Ogólnie nie patrzyłem na drzewka innych krajów. Może zobaczymy na drzewko Rosji. Więc tak. Oznacza to, że na pewno ten gościu zawsze zostaje całym. Jest pytanie, czy wtedy tutaj jest chyba expansion. Może po prostu pojawia się inne drzewko, kiedy zostaje tam obalony car, ale na razie nie zostaje obalony. Okej, Pribałtyka. Z tego co kojarzę, oni nie mają własnego. I tak, zobaczmy. Tak. Patrzę na to. Czy jest coś takiego ala podstawowy? Czy istnieje coś takiego jak idea, właśnie decyzję Master of Puppets, którą my tam możemy zdobyć, a trudno czytać te deskrypcje, ponieważ ich jest strasznie dużo. Jest funding, więc to jest tak. Możliwe, że tamto to jest nasze wyjątkowe. Albo nie patrzył. Źle zakodowali. Mogą wybrać to i wybrać o to. Co mi się wydaje, że tak nie powinno być. Na pewno będzie dawało błędy właśnie rollogu. A może tak chcieli? Patrzę na to.
Nie wiem, wydaje mi się, że nie powinno tak być. Ale na pewno e-rolly są. Okej, okay, mamy radio, to możemy teraz to wybadać. Badamy czołgi, bo oczywiście nam się przydadzą. Możemy w sumie wybadać lepszy silnik. I co powinniśmy dalej robić? Mamy już to, co dało mi bardzo dużo. W ogóle możemy przez to powiększyć. Pytanie jest, czy powinniśmy pójść w to. Dzięki temu dostajemy bardzo dużo boostów do tych wszystkich rzeczy. Ale tak bardzo chętnie to bym chciał już pójść w to, żeby właśnie nieco sobie polepszyć. Wait, dodaje nam 15 fabryk cywilnych. Nie, to idę w to. Teraz zauważyłem, to, że to daje 15 fabryk cywilnych. To jest taka pomoc duża, że nie wiecie jak. Mamy strasznie dużo stali. Skąd tu mamy tyle stali? Łomaści los. Mamy 120... Skąd oni... Skąd oni ropę tutaj wzięli? Dobra. Nie, że podboostowany jest ten mod. I realnie to zauważyłem, że przez to, że ten mod nie daje od razu możliwości, to mamy problem z tym, żeby jakoś później zobaczyć, o co chodzi. Muszę zobaczyć przynajmniej naczywko rosyjskie z ekspansją, czy kiedy oni mogą zaatakować, czy mają jakieś, że tak powiem, że tak powiem, jakieś mogą wejść do Afryki? Nie. Czy mają jakieś takie decyzje do ataku na Niemcy? Chyba nie mają. Tutaj widzę, że mogą pójść w to i bardzo nam pomóc. To jest pomocne. To jest bardzo pomocne. To jest mega pomocne. A to jest to samo, co my możemy zrobić, ale to jest... Nice. Podoba mi się, że drzewko rosyjskie ma to samo, co tutaj. Myślę, że to jest typowo tak zrobione, że... że teamy za bardzo nie współpracowały, przez co kończyło się na tym, że miały podstawową wiedzę i na tej podstawowej wiedzy musieli jakoś to porobić, że na przykład podstawowa wiedza, że Polska zawsze będzie sojusznikiem, no chyba że pójdzie tam przeciwko carowi albo właśnie. I w sumie to tyle, bo tam nie ma, że albo, bo tam nawet nie ma ścieżki, albo po prostu jest tak powiedziane. I w sumie nam nie skraszowało, tak jak mówiłem, że to jest trakatowa, tak, trakatowa. Że oni jak walczą, to później jak wygrywają, to jakieś dziwne rzeczy się robią. Oni chyba mają własne drzewko, czy... Tak, mają. Jedyne co uważam, że możliwe, że w tym modzie będzie takie... Mają te drzewka czasami, przez to, że wiecie, jest różnica pomiędzy twórcami, to różnie to wygląda. Myślę, że w tym modzie może nie być czegoś takiego albo ala centralna wojna, którą my uważamy, że ona jest dla nas ważna. O, czyli Jose Sanjuro? Albo Jose Hanjurio? Hanjurho? Nie, Sanjuro, bo pierwsze J się czyta H. Wygrywa. To mega. A tutaj Listero w sumie też wygrywają. Czy wiadomo, co
Co oni? Support Republic. Podoba mi się, że Republika upadła. Tak mi się wydaje. Takie, o, Texas, a nie, to Chile. A nie, to Puerto Rico. Znaczy, czekaj, oni naprawdę nic więcej nie mają? Mają, mają, tylko ja jestem... Jest ważne pytanie, czy jest ten pan... Tak, oczywiście jest, zawsze tak. No, wydaje mi się, że Ameryka jest obecnie nudnym krajem. Coś mi się tak bardzo wydaje. Okej, okay, więc tak, zostaliśmy te 15 fabryk wilnych. To nie jest ważne, to nie jest ważne. To może później będzie ważne. Więc pójdziemy teraz w to. Bo dzięki temu dostaniemy nieco pomocy i... O mój Boże. Skąd niby to dostaliśmy? Nie wiem, co ja zrobiłem, że dostaliśmy to. No, nawet tutaj to zrobiliśmy. To dawno to zrobiłem, to dlaczego nie, nie jest zupełnie głupi, nie patrzyłem na to. Kolejne, które da mi jako tako. Szczerze powiem, jest mnóstwo decyzji, ale dosłownie mało potrzebnych. Ten mod się wydaje, że jest strasznie dużo, napakowali tutaj kontentu, którego później trudno uznać za przydatny. Na przykład teraz jak robię to drzewko, to trudno mi oznaczyć, że coś mi się, że coś bardzo się przyda w międzyczasie. Tylko tak naprawdę jest kilka celów, które chciałbym zrobić. Czyli tak, tutaj chcę to zrobić, ale tutaj musimy mieć więcej niż 80. Co to znaczy? To jest, że... A. Bakał. Polacy udają, że Niemcy ich zaatakowali. Dobra. Więc tak, musimy mieć milion ludzi na polu. Musimy mieć dużo wsparcia. Musimy mieć dużo teraz... Zauważyłem, że doświadczenie, bo wydałem to na rzeczy, które uważam teraz mi się nie przydadzą. Szczerze uważam, że trochę słabo zrobiłem z tym, że superpower, znaczy się właśnie superior power, czy Jezu, nie pamiętam. Superior power, firepower. Ponieważ, jak zobaczę, tutaj coś jest dziwnego po środku, to ja potrzebuję z czołgami. Właśnie coś takiego, ale czołgi. A czołgi... Tutaj są. Trochę zmienili to, żeby... Nie wiem... Ładniej to wygląda? To jest chyba nadal wybór, czy... Nie, to nie jest wybór. O, nie ma wyboru. Dobra. I tak polega na tym, że idziemy w to, bo potrzebujemy... właśnie... boostów do czołgów. No i tak, będziemy korzystać nieco z artylerii. Jak na razie... jak na razie... O, mamy tutaj armor. Dostaliśmy. Więc możemy trenować. Trenujcie nieco tutaj. Okej, okay, mamy już medium. Więc teraz nieco pobawimy się w tworzenie tego. Okej. Okay. Jest teraz wygrani. Ciekawe. Więc tak. Problem jest taki, że ja się w ogóle nie znam na tym. Dobra, jeżeli chcecie takie coś, to dajcie. Więc tak. Pamiętam, że to musi być trzyosobowa. Czego tutaj jest X? A, bo nie mogę dać. Prawda, nie mogę dać na te?
Okej. Okay. Okej. Okay. Tak, radio. No, Canon. Udało mi się mieć 100% reliability. A mora, za to breakthrough nam się zwiększa. To nie wiem, czy mi się podoba. Inaczej, to jest w sumie sporo. Może mieć 110. Dobra, szybszy się podoba. Okej, okay, podoba mi się ten czołg. Więc możemy zacząć produkcję jego. Zacznijmy od takiej małej produkcji. Więc tak, zapomniałem produkować ciężarówek, to też jest w sumie ważne. Dobra, więc w sumie już wszystko z tego End of the Mafia. Gdzie? A, Włochy. Dostaliśmy dosyć dużo fabryk i dzięki temu się nam zwiększyło, ale przez to, że mamy consumer goods, gdzie tutaj jest? Tutaj 5%, ale to nie jest aż tak dużo. Ale nadal w sumie tutaj duże. Tak, mamy interwencjonizm. Sobie zmienić na to. Co nam to daje? Realnie nic. Centralnie planowana ekonomia. Tak, najlepsza rzecz na świecie. Szczerze powiem, jakoś wyjątkowo dobra to jest idea. Okay, dostaliśmy plus 200, ale to nadal nic nam nie dało. Teraz robimy to, dostaniemy dosyć sporo fabryk militarnych. Udało mi się nawet to, że dostajemy dosyć sporo tego. Dzięki czemu teraz możemy wykorzystać. Jest problem taki, że w sumie to wszystko nam już... Wszystko wykorzystamy i realnie bym poszedł wtedy to, bo bym potrzebował nieco doświadczenia. A później... W sumie aż tak dużo tutaj nie mamy, że tak powiem, rzeczy do robienia. Byśmy poszli tutaj, byśmy sobie nieco tam gospodarkę rozruszali. Oraz się zastanawiam nad tym, bo tutaj mamy, że Prince of an Overseas Empire. Czy to jest też takie typowe... Wiecie, rzecz, która i też jest normalna. Tak, podałem się, że tutaj mamy właśnie Engineer Company. To się nam przyda na pewno. I to też. Dalej. Dalej to też się nam przyda, ale chcę znaleźć sobie fokus, który nam da 300. To jest to, które nam da. To się przyda, żeby trochę dywizji porobić. To musi mieć 70 i 90, nawet nie wiem, czy kiedykolwiek nam się to zrobić.
Może się uda, ale nie wiem. Nice. W każdym prowincji mamy, znaczy w regionie mamy to. O mój Boże. Nice, nie powiem. Result bonus for all. O Jezu. Nie chcieli dawać to, ponieważ to jest, to wygląda strasznie, powiem wam szczerze. To strasznie to wygląda, kiedy dostaje się coś takiego. Jest po prostu ściana tekstu. Okej, więc może to byśmy zrobili, zobaczyli o co chodzi, ale może później, bo i tak nie mam jakichś celów, które możemy odblokować na teraz. Okej, udało mi się obalić wszystkich konspiratorów w Rosji. 14 dni... Nie, może po tym celu zakończę odcinek? Też nie chcę jakoś robić tych długich odcinków. Okej, nowy prezydent Francji. No, bo chcę sobie zamienić na średni. No, powoli jak będziemy zamieniać to... No się uda to zrobić. Co tam pokazuje? Że nadal light tanki, ale chodzi przez to, że ma więcej fabryk militarnych. Chodzi o to, że po prostu jeszcze tam jeden batalion jest light tanków. Teraz za chwilę powinna nam wpłynąć do tej fabryki. Więc to będzie dobre. Moje fabryki. O, wpłynęły. Dobra, więc tak, robimy teraz tą decyzję. To powinno bardzo wspomóc nam w tworzeniu armii. Ale na tym zakończę. I w kolejnych odcinkach oczywiście będziemy dalej to robić, ale zastanawiam się właśnie, czy coś... Czyś będzie się działo, czy nie? Czy dołączymy do jakiejś szybkiej wojny, czy nie? Ale się zobaczy. Więc był z wami Trochol w Hardzone 4 na modyfikacji Age of Imperials jako Polska. No to cześć!